Cześć, dzień dobry, witam Was z Sielpi. Z Sielpi. Wybraliśmy się dzisiaj na wycieczkę, ponieważ wreszcie słońce się pojawiło i jest naprawdę ciepło, mimo już moja bluza na to nie wskazuje. To jest naprawdę ciepło. Energicznie. I wybraliśmy się, żeby troszeczkę tego słonka złapać. Pokażę Wam tutaj w przebitkach, jak wygląda Sielpia. Nazywają ją polską Ibizą, turecką Ibizą, tak? Świętokrzyską Ibizą. Ogólnie jest kilka takich palm bardzo ubogich, ale wiecie, reklama dźwignią handlu. Nie, no, ale trzeba przyznać, że piasek jest naprawdę spoko i jak będzie lato, to chyba też się jeszcze tutaj raz wybierzemy, więc nie jest naprawdę źle. Można tutaj przyjechać, tylko dojazd jest taki średni, nie? I się jakoś tak jedzie dziwnie. Ale na razie łapiemy słońce po tym całym tygodniu deszczu. Mesia. Dzisiaj serwuje kawiarnia, lodziarnia. Wodne lody. Wodne lody. A co to są za wodne lody? Takie, co się najpierw wlewa wodę, a potem dodaje piasek. Mhm. A piasek? Albo odwrotnie. Najpierw piasek, potem woda. I każdy piasek ma inny smak? Tak. Jakie pani teraz tworzy? Teraz robię borówkowe. Borówkowe? Tak. To będę mogła spróbować? Tak. Super, dziękuję. Palce! Boże, i trzeba. Ty nie reżyserujesz Titanica. Babcia się skupia. No i jak tam już? Można już mówić? Tak? Nie, że proszę, ręce w górze trzymam, to nie mogę tak długo trzymać. No ale ja nie wiem, czy już, bo masz jeszcze skupioną twarz. Już? Nie, nadal nie. Dobra, jeszcze raz. Ogólnie tutaj jeszcze jest wszystko martwe, no bo wiadomo, nie ma sezonu, chociaż już rowerki wodne można wynająć, więc jakby ktoś chciał, to jest ich naprawdę tutaj dosyć sporo. Ale taki minus jeden, dosyć spory, jest taki, że o ile są tutaj budki, wiecie, lody, gofry, lody świderki, lody zwykłe, lody tradycyjne i jakieś tam nie wiadomo co, to niestety, jeżeli chodzi o siusialnię, to jest problem. Jak Amelce się zachciało siusiu, to zapytałyśmy się takiej pani tutaj z budki, gdzie jest jakakolwiek toaleta. Pani powiedziała, że na tle takiego wesołego miasteczka, które jest tam takie małe, ale jeszcze jest właściwie nieczynne na terenie i tam nie można było w ogóle znaleźć tego kibla. Belka, więc tak naprawdę nie wiem, gdzie by można się załatwić. Wróciliśmy z Sielpi i już tam nic nie nagrałam, słuchajcie, bo jaka była akcja, nie uwierzycie. Przyszli panowie, wydaje mi się, że był to chyba wieczór kawalerski, znaczy wieczór, dzień kawalerski, bo panowie krzyczeli, że już nie pamiętam imienia, ale przypuśćmy, nie wiem, Piotrek się żeni. I... No, Kuba. No i moja córka zapamiętała imię, jakiś Kuba. I niestety, słuchajcie, tak. I niestety, słuchajcie, ale na szczęście dalej od nas, ale panowie sobie urządzili pływanie w wodzie, nie topless. No i niestety, słuchajcie, nawet wszystkie osoby, które były tam w tamtym kierunku na plaży, musiały się ewakuować. A ja już po prostu, słuchajcie, aż zątpiłam we wszystko, naprawdę, słuchajcie, w środku dnia, kiedy są dzieci i normalni ludzie chodzą, panowie sobie coś takiego zorganizowali. A co ciekawsze, tam jest taki cały ośrodek, noclegi i tam jest takie też miejsce, gdzie pewnie organizowane są też śluby, ale akurat tutaj były komunie,
Więc to było bardzo zabawne, po prostu wiecie, dwa światy. Tutaj dzieci w tych strojach komunijnych, a tam obok panowie się bardzo dobrze bawili, więc powiem wam, że po prostu absurd. A ogólnie rzecz ujmując, jeszcze była fajna sytuacja, to wam powiem, ponieważ kupiłam lody i lody, jak będziecie w Sielpie, jak jesteście tutaj z okolic, to tam stoi taka budka z narysowanymi takimi kręconymi lodami, ale tam można kupić lody włoskie, więc to taka uwaga, zmyłka. No, no mów. No, że tak, kupiliśmy lody, ja mogłam trochę. No, trochę tak zjadłaś. No. Trzy nawet. Tak, trzy lody. No, no bo jest też mojego rożka. Tak, tak, miałaś swój rożek. No i właśnie do tego zmierzam. No i... Nie da się. Praca w trudnych warunkach. No i właśnie jeśli chodzi o tą budkę, to polecam ją, ponieważ pani w tej budce jest bardzo, bardzo miła. I jak chciałam jeszcze dokupić wafelek dla córki, bo wiecie, nie kupowałam jej takiego wielkiego całego loda, tylko chciałam jej kupić wafelek, żeby jej troszeczkę od siebie dać, to pani dała go w ogóle za darmo, ale przy okazji, słuchajcie, dała jej jeszcze taki, jak kojarzycie, jak są takie automaty i tam się wrzuca na przykład 2 zł i wychodzi jakaś biżuteria, to ona jej właśnie dała taką jedną kuleczkę z naszyjnikiem i powiem wam, że to było bardzo, bardzo miłe, za darmo. Powiedziała, że jeżeli tutaj jest córeczka, to ona chce dać w ramach takiego gratisu i prezentu, więc naprawdę polecam tą budkę z takimi lodami kręconymi, ale tam sprzedają włoskie, a jeżeli chodzi o lody, to są naprawdę, naprawdę dobre, szczególnie wafelek. Ja zazwyczaj nie lubię jeść wafelków, wiecie, nie wiem, czy kojarzycie tą scenę z rzymskich wakacji, jak Audrey Hepburn wyjada tylko loda i wyrzuca do kosza wafelek, to mniej więcej ja, ale ten wafelek mi naprawdę smakował. I słuchajcie, jeżeli tak mam podsumować w ogóle, jak mi się tam podobało, bo ja chyba w ogóle nigdy tam nie byłam, ja sobie nie przypominam, żebym tam była. I słuchajcie, jeżeli mam tak szybko podsumować, to ogólnie jeżeli chodzi o miejsce do rzeczywiście kąpania się i ta plaża i ten piasek, naprawdę jest fajny, ale jak dalej się tam idzie, tam są też takie strefy, wiecie, z gastronomią i z jakimiś takimi, wiecie, straganami, pamiątkami, to zupełnie nie jest mój vibe, więc tam w ogóle lepiej się, no jeżeli ktoś nie lubi, tak jak ja na przykład, tak, to lepiej się tam nie zapuszczać, ale sama plaża i samo miejsce do takiego odpoczynku jak najbardziej fajne, chociaż też ta pani właśnie w budce powiedziała, że latem to jest naprawdę, wiecie, tutaj zatrzęsienie, więc wydaje mi się, że trzeba by było przyjść w tygodniu, przyjechać sobie na chwilę, bo w weekend to może być rzeczywiście bardzo dużo ludzi. I tam słuchajcie, w tych alejkach, gdzie sprzedają to wszystko, od nawet oscypków, nie uwierzycie, naprawdę, oscypki, wszystko, wszystko, każda część Polski jest tam wystawiona, a ja bardzo tego nie lubię, dlatego na przykład jak jadę nad polskie morze, to uwielbiam Gdynię Orłowo, bo nie lubię tego takiego, wiecie, tej atmosfery takiej, takiego jarmarku nadmorskiego, więc Gdynia Orłowo jest moim ukochanym miejscem do spędzania wakacji, dlatego tak jak mówię, tutaj mi się średnio to podobało, ale na pewno kiedyś jeszcze wrócimy. Ja się już dzisiaj z wami żegnam i połączę się z wami jutro, ponieważ jutro robimy takie rodzinne świętowanie urodzin mojej córki. Moja córka już miała urodziny wcześniej, ale jeżeli chodzi o takie rodzinne, wiecie, świętowanie, że przyjdzie rodzina, będzie tort, szampan, piccolo, to dopiero jutro. Więc pokażę wam też, jak wszystko przeozdobiłam, jak to będzie wyglądać, więc widzimy się jutro. Trzymajcie się. Hej! Jeszcze jedną rzecz wam szybko powiem. Przepraszam za ten szum w tle, może go aż tak nie będzie słychać, ale okap mi chodzi, bo muszę coś, wiecie, zjeść, jak wróciliśmy. Chciałam wam powiedzieć parę słów o tym różu z Belle Blossom. On jest dostępny w Biedronce. Wiele osób w ogóle go polecało, widziałam też na YouTubie. Mówiło, że jest bardzo fajny. On ma taki kolor, ta nowa seria w ogóle. Wszystkie te produkty są właśnie w takim makowym vibe'ie. Tutaj są te maki, jakieś takie inne kwiatuszki. Boże, nie mogę tego otworzyć, no naprawdę. O, on ma bardzo fajny kolor, widzicie? Taki pomarańczowy, łososiowy, ale naprawdę trzeba się napracować, żeby go nałożyć. Trzeba tak tym pędzlem grzebać, nakładać po prostu warstwami, żeby cokolwiek było widać. Nie wiem, czy on po prostu tylko na mnie tak działa, na mojej twarzy, nie mam żadnego pojęcia, ale po prostu powiem wam, że poza tym, że naprawdę ma ładny kolor, to on zaraz znika, jego zaraz nie ma. Wyjdziecie i za godzinę już nie ma w ogóle różu na policzkach, więc nie bardzo. Kolor jest super, ale gdyby ta trwałość była trochę inna, to by było jeszcze lepiej. Więc w sumie nie kupiłabym drugi raz, gdybym wiedziała, że tak się trzyma. Natomiast róż, który ja polecam, który mi się bardzo fajnie sprawdza, ale zupełnie w innej kolorystyce,
To jest Hot Mama z The Balm i on oczywiście, tak jak mówię, jest w innej kolorystyce, bo on już jest taki typowo różowy ze złotymi drobinkami. Nie jest też matowy, bo ten róż jest matowy, ten z Belle, a ten jest już taki, wiecie, bardziej świecący, błyszczący, ale ja go bardzo, bardzo lubię i przede wszystkim on mi się trzyma właściwie cały dzień. Więc nadaje taki fajny kolor twarzy, nawet jeżeli, wiecie, nie chce mi się malować i po prostu sobie tylko nałożę krem BB i troszeczkę tylko te policzki pociągnę tym różem, to wyglądam po prostu na, wiecie, bardziej wypoczętą, więc dla mam wszystkich naprawdę polecam, bo on jest nie do zdarcia tak naprawdę przez cały dzień, a ten nie, więc on jest, dużo jest go w internecie teraz, ale no nie, po prostu trzeba naprawdę naładować go pół opakowania, żeby cokolwiek było widać. To jesteś ty, to jesteś ja, to jestem ja, to jest tęcza, to są chmurki, a tu jest słoneczko śmieszne. Piękne. I my sobie tak idziemy. Pięknie. Witamy się z wami z parku. Jak wiecie, dzisiaj mamy przyjęcie urodzinowe, ale w międzyczasie... Moje. No, twoje. Ale w międzyczasie jeszcze wykorzystałyśmy to, że jest bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. I poszłyśmy sobie na skwerek. Tu, jak widzieliście, mamy fajne kredowisko. Można sobie wziąć kredę. I muszę przyznać, że się uchowało. Na zasadzie takiej, że jednak nikt tej kredy raczej nie kradnie. Jest jej dosyć dużo. Więc można sobie wziąć fajnie kredę i pomalować. Nie jest już dzisiaj gorąco, nie? Super! No, jest nie spodziewałyśmy się, że jest tak ciepło. Zobaczcie, jak już pięknie zielono jest. Ale jak ja ciężko pracuję. No, bardzo ciężko pracujesz. Czyli co, praca Rabla z psiego patrolu nie jest łatwa, nie? No. Powiem wam, że naprawdę dzisiaj przywaliło ciepłem. Jak wczoraj byłam w bluzie, to dzisiaj jestem w krótkim rękawku i czuję, jakby nie było 23, tylko gdzieś 29 stopni. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. A my zaraz pomału wracamy, bo będziemy mieli gości i jeszcze wam pokażę, jak przyozdobiłam mieszkanie, chociaż tak jak mówię, ja nie jestem za bardzo utalentowana w takich sprawach, ale postarałam się tam troszeczkę, żeby miała fajnie, trochę baloników i pokażę wam też, jaki tort zamówiliśmy i polecam, zaraz wam powiem też o tym torcie kilka słów, bo właściwie na każde urodziny z tego samego miejsca, więc jak ktoś jest z Kielc, to może będzie miał taką małą polecajkę. Witam się już z wami z domu. Pokażę wam. No, kot też się wita. Witasz się? Co tam? Czego pragniesz? Zobacz, jak ten drapak już wygląda. Słuchajcie, dziadek mój, to znaczy dziadek mój, tata mój, dziadek Amelki. Jeszcze ten drapak troszeczkę uratował, ale to już są jego ostatnie chwile. Więc tak. Chciałam wam pokazać, jak tutaj udekorowałam. Właściwie tak jak powiedziałam, no to nie jest nic tutaj nadzwyczajnego. Kupiłam taką dużą piątkę, bo ja zawsze lubię, jak Amelka ma urodziny, kupić taki duży balon z cyferką. Więc o właśnie. A, no właśnie. Kto tu jest? No. Ale ten balon, jak pęknie, to Amelcia nie wiem, co ci zrobi. No. No i zobaczcie. No zobaczcie. No. No. O. No i to są właśnie urodziny. Nie, no po prostu porażka. Porażka. Tak. No właśnie, taki balon kupiłam. Tutaj też powiesiłam jeden na kwiatku. Słuchajcie, ten kwiatek, to wam przy okazji od razu powiem. No widzicie? No tak to wygląda. No po prostu... Jak już by było po urodzinach, nie?
No, tak to wygląda. Wszystko leży, porozwalane. Ten kwiatek był u mojej mamy, ale moja mama powiedziała, że w sumie jakoś ona nie za bardzo, to znaczy bardziej tata mój może, o, nie za bardzo chciał, żeby on tam był. No i mama jakoś też nie miała do niego jakiegoś wielkiego sentymentu. I się zapytała mnie, czy skoro ja chcę sobie kupić, to czy nie chciałabym go przygarnąć. No i stwierdziłam, że go, Stasiu, bo zaraz pęknie ten balon. Czy nie chciałam go przygarnąć, więc stwierdziłam, że dobra, niech będzie. I moim zdaniem bardzo fajnie tutaj pasuje i troszeczkę odżył, bo akurat w takim miejscu stał, stoi trochę jaśniejszym niż stał u moich rodziców, więc akurat pasuje, zostaw, bo pęknie to. Oj, słuchajcie, muszę uratować tego balona. Dobra, więc tutaj też powiesiłam takie dwa baloniki i taki napis, który kupiłam, słuchajcie, na Allegro, muszę trochę jeszcze przesunąć, bo jest nierozdzielone, ale taki kupiłam kiedyś na Allegro i słuchajcie, jest już wielokrotnego użytku, więc akurat pasuje na każdą okazję. Na każdą okazję, tak, na każdą, nawet na, nie wiem, rocznicę jakąś tam, to też pasuje happy birthday, bo już po prostu nie wiem, co mówię, ale rozumiecie, o co chodzi, nie, że kupiłam raz i wykorzystuję już któryś raz. O, dobra. Już teraz wiadomo, o co chodzi, nie na każdą okazję. Jeden balonik w kuchni, widzicie, mi się już zrobił malutki, musiała go zdjąć, może tego powieszę, żeby on mi tutaj tego nie łapał. Więc tak to mniej więcej wygląda. O, słuchajcie, z tą piątką teraz, piękny widok. Cudnie. Po prostu cudnie. Pięknie to wygląda, naprawdę, Stasiu. Może jest się czym chwalić, tak? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Udaje, że nie wie, o co chodzi. A jeszcze Wam polecajkę zrobię. Słuchajcie, to są cukierki, które ja kupuję zawsze w Lidlu. Helena. I one są bardzo, bardzo dobre. To są takie galaretki z sokiem w środku. Ja ogólnie staram się nie kupować cukierków i nie jeść tak na co dzień, ale jak już jest jakaś okazja, to one są fajne, bo są bezpieczne, bo wiecie, nie roztopią się, bo nie są w czekoladzie, a są naprawdę fajne i smaczne. Więc polecam, jeżeli byście byli w Lidlu, to na wagę one są bardzo, bardzo dobre. A teraz Wam pokażę, jaki tort wybrałam. Dobra, więc tak wygląda tort. Teraz już Wam pokażę, bo potem wiecie, no nie będę nagrywać, wiadomo, na urodzinach, tak, bo będzie już w gronie różnych osób, więc nie będę tego nagrywać. Natomiast tak wygląda torcik czekoladowy, tak, truskawkowo-śmietankowy. I wybrałam Amelce jeszcze takie trzy figurki z kotkiem oczywiście białym i z dwoma jednorożcami i z truskawkami, bo uwielbia. No, zobaczcie. Halo? Słyszy Pan? Wolno siedzieć na stole? O, widzicie? Widzicie, jak ucieka? Wolno? Nie. No nie. Proszę zejść. Stanisław. Schodzimy. Szybciutko. Schodzimy. Ale Ty nie wycieraj każdego krzesła. Zobaczcie, jak znaczy. Zobaczcie. No. No widzicie? Zejdź ze stołu. Zejdź ze stołu, na stole się je. No musiała to jeszcze zaraz oczywiście przetrzeć. Przemyć. Stanisław. No zobaczcie, głuchy. No, widzicie? Udaje, że nie słyszy. Halo. No więc tak wygląda ten tort. I to jest, słuchajcie, cukiernia Świat Słodyczy, dawne Sołtyki. I powiem Wam, że my zamawiamy ten tort właściwie od wielu, wielu lat, bo jeszcze jak Amelki nie było na świecie, to też na jakieś rodzinne różne okazje były zamawiane torty akurat ze świata sołtyków. Boże, słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, impreza dopiero przede mną, a ja już, nie, no, oczywiście śmieję się, ja nie piję alkoholu. No wiecie, co, chyba za dużo na słońcu byłam, córka miała czapkę, ja niestety nie, i takie są efekty. Świat Słodyczy, naprawdę bardzo fajna cukiernia, polecamy, bo te ciasta też u nich są bardzo smaczne, czy jak dzieci się na przykład chcecie się z kimś spotkać, kawę napić, zjeść jakieś ciastko, czy no tak jak tutaj zamówić tort, to naprawdę one nie są przesłodzone, a są takie w punkt, bo ja nie lubię, wiecie, takich ciast, które są takie aż ulepy, wiecie, że aż jemy i nasz od razu, wiecie, zwracamy. Nie, więc ja bardzo, bardzo lubię
takie stonowane, jeśli chodzi o słodkość. I one takie są, więc polecam. I naprawdę tam jest bardzo fajnie też w środku. Ja naprawdę bardzo lubię tą cukiernię, więc polecam Świat Słodyczy. Nie, i to nie jest reklama. Robię za darmo, hej, im reklamę. Więc jeszcze się potem już może po urodzinach odezwę, powiem Wam, jak minęło i powie Wam Amelka, czy było fajnie. A, no i jeszcze na koniec. Piątka w Pepco kupiłam, więc bardzo fajna, spodobała mi się te kolory. Ona lubi takie różnokolorowe rzeczy, więc jeszcze będzie na samym środku piąteczka. Witam się z Wami już po całym przyjęciu, po doprowadzeniu mieszkania do w miarę takiego, wiecie, stanu. I dostałam nową lalę. Lalka Barbie wjechała znowu nowa. Fajną. Już niedługo chyba będziesz tworzyć swoją kolekcję, nie? Tak. No, bo Amelka ma ostatnio fazę na lalki i na przebieranie lalek, więc mamy tych lalek dosyć sporo i powiem Wam szczerze, że są jeszcze lalki z mojego dzieciństwa, które naprawdę się utrzymały w bardzo dobrym stanie. Ja w ogóle byłam i nadal jestem dużą fanką lalek Barbie, szczególnie teraz, że... Co nie za bardzo? Ale rzeczywiście, w jakim stanie? Pięknym są stanie. Ale ta lala twoja jest bez jednego buta. O, buta, no z buta, no but się zgubił, no. Taka rozwalała hub. Ale zmyślasz. Nie, zmyślałam. I powiem Wam, że teraz szczególnie, że te lalki Barbie niosą za sobą to przesłanie takie, że możesz być kim chcesz i wiecie, i są lalki grubsze, są lalki chudsze, są lalki niższe, wyższe, więc naprawdę wydaje mi się, że to jest fajna opcja dla dzieci, więc taka zabawa. Są lalki, wiecie, na wózku inwalidzkim, są lalki bez włosów, o różnych kolorach skóry, więc wydaje mi się, że one fajnie uczą też dzieci takiej tolerancji. Więc już się żegnamy z Wami pomału, bo wiecie, jutro jest poniedziałek, przedszkole, trzeba się jeszcze jakoś ogarnąć. Zresztą już trzeba się szykować pomału, żeby ten dzień zakończyć. Mój już wygląd zresztą sugeruje, że już czas wyjść spoza wizji, bo już po prostu cały jednak dzień był dzisiaj na takich wysokich obrotach. Więc trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam bardzo za tego vloga i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!